Witam wszystkich swoich widzów. Obiecany przepis, czyli ciasto z delicjami. Jak obiecałem, tak też robię, więc zapraszam na najnowszy film z kuchni. Nakręcę dla Was wykonanie oczywiście mojej żony i córki, więc zapraszam serdecznie i jedziemy z tym koksem. No witamy. Ciasto nazywa się delicja oczywiście. Do ciasta potrzeba będzie nam 6 jajek, szklanka cukru, 3 łyżki maku, 2 łyżki mąki, no a resztę też później. A i proszek do pieczenia, łyżeczka proszku do pieczenia. Jajka trzeba oddzielić, białka od żółtek. Oddzieliliśmy żółtka od jaj, od białek. Białka do robota. Ubijamy na puszystą masę. Pod koniec ubijania dodajemy szklankę cukru. No i też się musi ubić na sztywną pianę. Z 6 tych jajek dodajemy tylko 3 żółtka. Po jednym. Dwieście gramów wiórek, 3 łyżki maku, 2 łyżki mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Trzeba wymieszać dokładnie. Obroty jak najmniej, na najmniejsze. I wsypujemy powoli składniki. Już powoli mieszam. Masę wyłączamy. Ona ma taką konsystencję płynną. Jeszcze ją wymieszam. Ściągnę z brzegów to wszystko. Jeszcze przemieszamy. Przelewamy do blaszki posmarowanej tłuszczem, posypanej bułką. Można wyłożyć pergaminem, potem papierem, blaszka o wymiarach 25 na 34 cm. Jeszcze wymieszam. Rozprowadzimy. Wstawiamy na 30 minut do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. No, rozpędzaj się.
Dobrze. Będziemy robić krem budyniowy. Potrzeba do tego będzie litr mleka, 3 budynie, 10 łyżek cukru, kostka masła. Najpierw musimy ugotować budynie w mleku. Rozprowadzamy kurczę. Weź pełne mleko. Wlej do garnka, wstaw już. Budynie bez cukru oczywiście. Waniliowy albo śmietankowy. Połowinko łyżka. Czy widelec? No, kurzyłam. W szklance mleka rozrobiliśmy 3 budynie. Resztę mleka tam córka gotuje. No, trzeba mieszać. Ja zegarku nie przypali połowinko. Nie. Jak się mleko zagotuje, wlejemy zawiesinę do zagotowanego mleka. Mleko zaczyna się pomalutku gotować, wlewamy tą zawiesinę, ciągle mieszając. Chodź, oczywiście tam będzie gęstniało zaraz szybciutko. Widać, że gęstnieje, mieszamy. Nam się nie zrobiły grudy. Chwilę gotujemy tylko. No ma jednolitą konsystencję, widzę. No wystarczy gotowania, wyłączamy. Budyń musimy wystudzić całkowicie, żeby był całkiem zimny. Ja tu zaglądam co jakiś czas do ciasta. Nasz piekarnik gdzieś ekspresowo piecze szybciej, więc 25 minut. W naszym przypadku ciasto jest gotowe. Gotowe. Jakby było jednak 30 minut, to się spaliło. Także 25 minut było wystarczające. Teraz ciasto musi całkowicie ostygnąć. Ciasto wyjęliśmy z blaszki. Jak Państwo widzieli, była bułka tarta przypieczona na zewnątrz, więc żeby ją wyeliminować, ciasto zostało wyjęte. Blaszkę obłożyłam z córką pergaminem, znaczy papierem do pieczenia, żeby galaretka później na koniec będzie wylewana, żeby się nie wlała pod ciasto. Oryginalny przepis na ciasto jest bez nasączenia ponczem spodu. Jednak ono jest, mi się wydaje, że przesuche dla nas. Tak, pierwszy raz zrobiliśmy. Ja robię poncz do tego ciasta. Woda. Herbata. Niech się naciągnie. Uważam, że wystarczy. Trochę cukru. I to musimy wystudzić. Do wystudzonego ponczu daję aromat rumowy. No my lubimy rumowy aromat. Może być arakowy, jaki tam cytrynowy, nie wiem, migdałowy, jaki to lubi smak. Cytrynki trochę. Bezpestkowy.
nie czuć. No sączamy ciasto. No brzegi najbardziej, bo one jednak są zawsze najbardziej suche. Przelałam do szklanki szerszej, większej, żeby się wygodniej nabierało do nasączania łyżką. Dobra. Dobra, wystarczająco. Ja to dotykam po dotyku. Patrzę, czy jest wystarczająco. Teraz weźmiemy się za przygotowanie galaretki, dlatego że ona musi stężeć, wystygnąć. Puszczamy galaretkę, woda oczywiście gorąca. Wody tak jak na opakowaniu. Dwie galaretki. Naklapnęłam to chyba. Tak to szykujemy. My dajemy cytrynową z pomarańczową wymieszane razem. Może być no dowolny smak. Truskawkowa, agrestowa. Robiliśmy w różnych wersjach kolorystycznych, smakowych. Galaretkę mieszamy, dopóki całkiem się nie rozpuści. Później wystudzimy ją w zimnej wodzie i wstawimy do lodówki, żeby pomału tężało, ale trzeba do niej zaglądać. Jak mówiłam wcześniej, galaretkę studzimy w zimnej wodzie, żeby móc ją wstawić do lodówki. Można wstawić też do zamrażarki, jak się ma możliwość. Tylko trzeba co jakiś czas zaglądać i mieszać. Ale oczywiście zimną galaretkę, nie gorącą. Teraz będziemy ucierać masło z cukrem. 10 łyżek cukru. Kostka masła jest w przepisie, ja daję 250 gramów, czyli 50 gramów więcej. Do ocierania daję szczyptę soli. Ucieramy dalej. No, uważam, że wystarczy. Masło jest już puszyste. Przybyło. Teraz musimy po łyżce gotowanego budyniu dodawać i cały czas miksować. Wystarczy tego kręcania. Konsystencja jest odpowiednia. Wykładamy krem na ciasto.
Całość masy wyrównamy. Na wyłożone ciasto wykładamy delicję. Dwie paczki delicji szampańskich o smaku dowolnym, brzoskwiniowy, kto jakie lubi. Jedno koło drugiej. Delicje mogą być szampańskie albo jakiejś innej firmy. To nie ma w sumie znaczenia. Delicje ułożone lekko przygniatamy. No i teraz czekamy na naszą galaretkę, która tężeje. Delicje wgniatamy w krem. Dobra. Zdejmuję te spinacze, bo są niepotrzebne. Galaretka nam już stężała. Taką ma konsystencję. Więc ją wylewamy. Odprowadzamy po cieście. Galaretkę wylaliśmy. Wyrównamy. Jest ok. No i teraz musimy czekać, aż nam całkiem galaretka stężeje, żeby móc zjeść to ciasto. Ciasto przez noc leżało w lodówce, galaretka stężała, więc można przystąpić do krojenia i jedzenia. Ciasto po wyjęciu z lodówki oczywiście jest zimne, więc krem będzie twardy, bo jest to krem z masłem. Można jeść w takiej postaci, no można wyjąć ciasto wcześniej też z lodówki, jak się ma tam gości, czy dla samemu jak się je, żeby krem zagrzał się, ciasto zagrzało się, no i krem wtedy będzie taki puszysty. Więc drodzy widzowie, tak wyszło ciasto z przepisu mojej żony. Jeśli się podobało, łapka w górę. To będzie motywacja dla nas do kręcenia następnego materiału z przepisami z ciasta, z ciast, z wypieków. No i dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Ciasto obiecane dla koleżanki Kasi Okruszka i jej męża Andrzeja, których serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Was, Kasiu i Andrzeju. I smacznego, czyli teraz przepis dla Was, a ciasto dla nas. Amen.